Franiu, ty urobiony, ja urobiony, ale to jest takie stare powiedzenie, że jak jeżeli ci brakuje czasu, to znajdź sobie dodatkowe zajęcie. Coś w tym jest. W ramach realizacji znaleźliśmy sobie dodatkowe zajęcie. Bardzo się cieszę w ogóle, że się zetknęliśmy w ogóle w takich okolicznościach, ja po latach niewidzenia się, bo przecież tak to trochę lat minęło od momentu, kiedy się poznaliśmy w rozrywce. Tak. No co tu dużo mówić? Zaczynamy. Tak jak cię uprzedziłem wcześniej, będzie gruby kaliber, więc szykuj się, ale z powodu różnych zajętości niestety była przerwa na kanale, więc teraz trzeba to nadrobić. Więc teraz trzeba trochę na poważnie. Dobrze. Mój drogi. Pierwsze pytanie związane jest poniekąd z postacią, którą będziesz kreował w najbliższej premierze Teatru Roma. I więcej nie zdradzajmy. Mhm. O samym charakterze postaci, w odniesieniu do charakteru postaci. Powiedz mi, jak obserwujesz to wszystko, co się dzieje w tej chwili. Jesteś młodym człowiekiem, ale nie bardzo młodym, tak? Nie wiadomo, już dawno nie nastolatkiem. Już nie pokolenie XD. W każdym razie już troszeczkę patrzysz na ten świat, trochę zmian widziałeś. Co trzeba zrobić dzisiaj, żeby być bohaterem? To jest bardzo głębokie pytanie, bardzo takie szerokie. Innych nie ma w tym programie. Tak, co zrobić, żeby być bohaterem? Myślę, że w dzisiejszych czasach w ogóle brakuje nam trochę wiary w ludzi, tak w ogóle. I z wielu różnych powodów to wynika gdzieś tam. Być może dlatego, że nawet porównując do lat 90., które jeszcze jakkolwiek pamiętam, no to były takie bliższe relacje pomiędzy ludźmi, które można było zauważyć, pomiędzy ludźmi mieszkających na dużych osiedlach i tak dalej, że jakoś ludzie żyli blisko siebie, bo byli prawdziwi. Tak myślę. I z biegiem czasu, kiedy świat się zaczął zmieniać w takim kierunku mocno, no tak zbliżając się trochę do tematu rzeczywiście spektaklu scyfryzowanym w takim świecie z nosem w telefonie, gdzie każdy może powiedzieć co chce, ale trochę odważa się na to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest przed swoim komputerem z klawiaturą albo przed smartfonem, coś napisze, jakiś hejt pociśnie i tak dalej. I wtedy jakby ludzie nabierają właśnie takiej odwagi i trochę nieszczerości tym samym, bo właśnie na tym to polega, że pytanie, czy ta osoba by powiedziała to samo człowiekowi w twarz, a bardzo często byłoby zupełnie na odwrót, powiedziałaby coś zupełnie innego. Przekleństwo anonimowości. Dokładnie, dokładnie. A więc czy upatrywałbym dziś bohaterstwa w byciu prawdziwym, szczerym, prawdomównym, czasami nawet boleśnie, to w tym bym dzisiaj nawet chyba upatrywał, że tak można stać się bohaterem gdzieś tam w czyichś oczach, bo można zabłysnąć odwagą do powiedzenia czegoś, czego na przykład ktoś się boi powiedzieć, albo nie chce powiedzieć, bo mu nie pasuje trochę do odbierania poprzez społeczeństwo gdzieś. Tak więc myślę, że w tym bym w ogóle upatrywał, w prawdziwości, w pozostawaniu tym, kim się jest, a nie tym, kim można, tym, na kogo można się wykręcić, powiedzmy, gdzieś szczególnie w mediach społecznościowych, Instagram, Facebook i tak cała, dalej. Cała gałąź nauki powstała, tak? Przecież wszyscy spin-doktorzy, dokładnie, którzy wyspecjalizowani są, tak, wyspecjalizowani są w tym, żeby zdarzenie, które jest proste i zero-jedynkowe, przerobić na coś zupełnie innego. Tak. Tak? Dlatego nawet można powiedzieć, że to przekładając na branżę muzyczną nawet, powiedzmy, no to w ten sam sposób dziś kreuje się, już dawno się to robiło, ale w ten sam sposób kreuje się dzisiaj gwiazdę, niekoniecznie czasami pytając samego zainteresowanego, czy kreujemy ciebie, czy kreujemy kogoś, kto tam sobie właśnie wymyślił gdzieś. I potem finalnie okazuje się, że te... Nie chcę cytować spektaklu, ale kariery czasami trwają krócej niż pierwszy singiel i to są bardzo często no tego właśnie powody, ponieważ publiczność nie jest głupia wbrew pozorom i to właśnie ta prawda chyba wygrywa wtedy i to prawda przemawia czy z opóźnionym zapłonem, bo tak to też czasami bywa, że istnieją ludzie i cały czas coś robią i robią i robią i robią i zauważani są dopiero po jakimś czasie, a to tylko dlatego, że prawda i tak zawsze wyszła na jaw. Tak więc myślę, że bohaterem jest dzisiaj ten, który jest prawdziwy. Zgadzam się w 100%. W ogóle na fajny ocean wpłynąłeś.
A tak, takie rozwinięcie z ciekawości, rozwinięcie z mojej strony, nie wkurza cię taka sytuacja, że z drugiej strony bohaterem, żeby być bohaterem w tej chwili, wystarczy robić rzeczy, które jeszcze paręnaście lat temu należały do absolutnego kanonu człowieczeństwa. Prosta sytuacja. To akurat sytuacja, która spotkała moją żonę, która będąc w sklepie, w sieciówce dużej, przed nią w kasie był starszy człowiek, widać, że mocno sponiewierany przez problemy ze zdrowiem. Miał nawet problemy ze, miał problem ze spakowaniem sprawunków do torby. I no i właśnie, i moja żona, która stała za nim, nie przejmując się resztą kolejki, pomogła mu po prostu spakować powoli te rzeczy do jakiejś tam siateczki i efekt był taki, że ten człowiek niemalże ze łzami w oczach po rękach chciał ją całować. Ku jej wewnętrznemu sprzeciwowi, czy wręcz nawet oburzeniu, ale oburzeniu na sytuację. Właśnie sytuację taką, że coś, co kiedyś było normalne, co wynikało, co było generowane przez tę bliskość, o której powiedziałeś, dzisiaj takie normalne zachowania właśnie urastają do rangi bohaterstwa. No, to jest, i to jest wkurzające. Jest to jakaś patologia kompletna, bo no, i jest to też efekt tego, że pozwalamy właśnie na sytuacje patologiczne. Pozwalamy się oddalać od siebie tak w ogóle i myśleć, że coś, co się dzieje i nie dotyczy nas, jest nie naszą sprawą. Czyli no, w tym przypadku tej historii, której opowiadasz, no to po prostu ja jestem na swoich zakupach i to jest moja sprawa, ja się śpieszę, bo dzisiaj się przecież wszędzie śpieszymy. I rzeczywiście, no masz rację, no to jest rzeczywiście kanon człowieczeństwa, by być dla drugiego człowieka jakimś oparciem. Nawet się łapię na tym, że czasami, szczególnie tutaj, bo tutaj najwięcej w Warszawie jeżdżę teraz z komunikacją miejską i jest we mnie coś takiego, że ja się czasami aż czuję, jakby to powiedzieć, jedziemy tym tramwajem, ja znalazłem miejsce siedzące, ale gdy tylko wchodzi osoba, która jest starsza, to ja automatycznie poczuwam się w ogóle takim obowiązku, ale takim, jakby to ująć, żebyś dobrze zrozumiał, o co mi chodzi, że ja się tym nawet przejmuję w jakiś sposób. Taki, że nie, że zagapiam się w ulicę i jadę sobie, naprawdę jest moja sprawa, mój świat, teraz słuchawki i tak dalej, tylko ja naprawdę na to zwracam uwagę i to, co jest właśnie wkurzające, to że zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie jestem tą jedyną osobą na cały ten tramwaj, którą wśród ludzi, z którymi tym tramwajem jedziemy, która w ogóle o tym myśli. I jest coś takiego. I rzeczywiście zrzuciłbym to na to, że jesteśmy od siebie zdecydowanie za daleko i wolimy się zamknąć w swoich sprawach jako społeczeństwo. I powiedziałbym, że w Polsce, bo nie, jak sobie jeżdżę gdzieś tam, a lubię jeździć, bo jestem po wsi nogą i lubię sobie poprzebywać gdzieś z ludźmi przez jakiś czas i obserwować ich życie po prostu społeczne, no to mam wrażenie, że my tutaj w Polsce jesteśmy troszeczkę tacy pozamykani na siebie, bo nie wiem, nie wspominając o krajach, w których jest gdzieś słoneczko i tam ludzie naturalnie po prostu mają troszeczkę inne podejście. Zupełnie inna mentalność południowców, tak, znana, słynna, tak opiewana w niejednej książce. No to się zgadza. No tak, ten podział, szczególnie teraz, ten taki podział... No właśnie, to chyba też o debatę publiczną się trochę rozbija. Na dwa obozy, mamy dwie Polski. Tak. Rozrąbane siekierą. Straszne, bo naprawdę mamy dwie Polski. I powiem szczerze, że gdyby nie to, bo ja się znacznie lepiej czuję w Londynie, tak ogólnie jako człowiek z ulicy, który chodzi sobie pośród ludzi, to ja się tam tak naprawdę najlepiej czuję. Ja już w zeszłym roku już stałem w lipcu sobie w Londynie, zaraz nieopodal Big Bena, pomiędzy mostem, nieopodal mostu Waterloo. I stałem sobie, patrzyłem sobie w tamizę i myślałem, to co, teraz? I ja to bardzo często mam. Jeżdżę sobie tak 2-3 razy do roku. Mam tam przyjaciół, mam tam z kim pomuzykować, mam też przyjaciół pod Londynem i ja sobie lubię tam pojechać, bo ja się tam naprawdę czuję... Fajnie, czuję się, że nie jestem sam, mimo że to wielkie miasto, czuję, że ktoś jednak chce się do mnie uśmiechnąć, nie tylko ten small talk, taki słynny wyspiarski small talk, który polega na hi, how are you i I don't care what's your answer,
to nie jest tak do końca, bo to jest, to też coś robi, to też tworzy ten nastrój, w którym ja się czuję naprawdę lepiej, że idę przez ulicę i ktoś mnie zauważa, tak po prostu. I wielokrotnie mi się zdarzyło, że chciałem już to zrobić, pandemiczny czas w ogóle uwypuklił w ogóle to pragnienie ucieczki gdzieś tam, jednakowoż wciąż kocham to miejsce i uwielbiam żyć w Polsce i mam tutaj znacznie więcej przyjaciół aniżeli w Londynie i poza Londynem. I wciąż tutaj jestem gdzieś w nadziei, że to wszystko się trochę odkręci. Myślę, że nie zrobię... Wszyscy mamy taką nadzieję. Wszyscy mamy taką nadzieję i jakby nie abstrahując już od opcji politycznych, ale naprawdę czekam na najbliższe wybory z dużą nadzieją, bo w takich nastrojach po prostu nie da się żyć i się nie chce żyć, a człowiek oddaje jednak kawałek serca życiu kulturalnemu, w naszym przypadku tego kraju, i chciałby to kontynuować i to wszystko się łączy ze sobą. No nie można się spełniać w pracy, jeżeli nie jest się spełnionym w swoim kraju i nie czuje się tu bezpiecznie gdzieś tam. Zdecydowanie tak, ale trzeba pamiętać o tym, że wiesz, no jednak jakkolwiek byśmy nie patrzyli na temat, to kultura jednak kształtuje społeczeństwo, tak? Tak, tak. Różnie w różnym czasie, w mniejszym, większym stopniu, ale jednak jest tym elementem, który kształtuje. A tu też zakrawamy o odwagę. Społeczne. Poniekąd, bo gdzie niegdzie, tu i ówdzie, niektóre teatry muszą się borykać z naciskiem politycznym na wybrany repertuar. Tak. I teraz już kwestia odwagi osób zarządzających tymi instytucjami, czy mają siłę, żeby stanąć naprzeciwko w opozycji do takiej sytuacji i prowadzić linię swojej instytucji w taki sposób, żeby rzeczywiście ta kultura kreowała nastroje w społeczeństwie, a nie żeby tylko zgadzała się z linią tą niekulturalną do końca. Zdecydowanie tak. A ponad wszystkim myślę, że kluczowe w tym wszystkim, kluczową sprawą w tym wszystkim jest to, żeby pamiętać, że to już zresztą powtarzałem chyba w którymś programie, to już mówiłem, więc pewnie się powtórzę w tej chwili, mówiąc, że zwykły ludzki, szczery, niekoniecznie z wnikaniem w jestestwo drugiego człowieka, ale taki zwykły, szczery, prosty uśmiech potrafi uratować życie. Tak po prostu. Tak po prostu. Franiu, ocean. Właściwie moglibyśmy po prostu rozwinąć ten temat na niejedną godzinę, tak. Ale idźmy dalej. Może się zdarzy jeszcze okazja. Zostawmy to sobie jako danie do rozwinięcia. Tak jest. Wyczytałem gdzieś tam w przepastnych czeluściach internetu, że boisz się pająków. Ale powiedz mi, to już jest taka typowa arachnofobia, czy jeszcze nie? Kurczę, nigdy tego nie diagnozowałem u żadnego specjalisty, jednak rzeczywiście działa to w taki sposób, że w sumie teraz poruszyłeś, od razu zacząłem się zastanawiać, czy tu w magazynie rekwizytów nie ma za dużo pająków. Ja są pochowane, ja z nimi rozmawiałem, także wszystkie siedzą, wyjdą, jak skończymy. Dzięki. Rzeczywiście jest to kłopot dla mnie, nie przepadam. Ale także chodzisz po pionowej ścianie, czy... Zależy, jaki to jest pająk. Aha, rozumiem. Dobra. Były takie wakacje w 2019 roku, w którym z moimi przyjaciółmi byliśmy sobie w takim domku w lesie, w cudownym Helu. I siedzieliśmy sobie tam, jeden z pająków zagnieździł się na oknie. Zrobił sobie taką pajęczynkę, że niezależnie od tego, czy okno otwarte, czy zamknięte, on tam jest. No i ja natychmiast zarządziłem, oczywiście nie, że ja, tylko poprosiłem kogoś, żeby ten pająk został stamtąd usunięty, bo ja nie dam rady, no nie czuję się komfortowo zupełnie, że on tam jest. A to było takie okno, że jak się wychodziło z domku, no to zaraz pod tym oknem były stoliki, krzesełka i się siadało tam. A oni wszyscy oponowali, żeby zostawić, że to jest nasz kolega pająk i że oni mnie właśnie w tym tygodniu oduczą tego lęku. No więc poszedłem w to w jakiś taki sposób... No taki delikatny, nazwałem go, dałem mu imię Florian i przez większość tygodnia odzywałem się do niego z lekkim dystansem, ale no nie byłem jakoś specjalnie szczęśliwy, nie uważałem, żeby ta terapia jakoś działała i finalnie złożyło się tak, że oni wszyscy wyjeżdżali troszkę wcześniej niż ja zostawałem tam 2 dni, żeby kręcić klip w Helu. I zanim przyjechali muzycy z mojego zespołu, ja wziąłem odkurzacz i załatwiłem Floriana, bo ja nie mogłem po prostu przeżyć tego, że jestem ja sam w tym domku jedną noc i Florian ma być ze mną i ja mam zostawić otwarte okno. W ogóle nie potrafiłem tej świadomości w sobie pogodzić, tak więc niewyleczone to jest w dalszym ciągu i nie przepadam. Rozumiem, że w pajęczy, jeśli chodzi
o pajęczą społeczność, to jest list gończy za tobą. Tak. Dobrze, ale kochany, to... Przepraszam. To była tylko prowokacja, bo moje pytanie zasadnicze jest zupełnie inne. Powiedz mi, strach w ogóle jako taki, twoim zdaniem, to jest sprawa, stosując terminologię religijną, czy to jest sprawa diabelska, czy to jest szatan, który zasnuwa nasze zmysły taką mgłą, która nie pozwala nam, mgłą strachu, który nie pozwala nam zagłębić się w świat i poznać wielu rzeczy, czy to jest boski sposób na to, żebyśmy nie dotarli do pewnej wiedzy, do pewnych elementów boskości. Który z nich miesza nam w głowach strachem? Czy może obaj się dogadali ze sobą w tej materii? No to jest wszystko kwestią nomenklatury, jeżeli chodzi o to, jak ja to pojmuję, bo rzeczywiście ty mówisz o rzeczach duchowych tym samym. Ja trochę inaczej je nazywam. I bardziej bym powiedział, ja troszeczkę wierzę w taką w wędrówkę dusz ogólnie. Wierzę, że nie jesteśmy pierwszy raz, jakby, że twoja dusza, która jest w tobie, jest duże prawdopodobieństwo, że nie jest pierwszy raz na Ziemi. I ja interpretuję to sobie w taki sposób, że to idzie ze mną gdzieś z jakichś powodów, z poprzednich wcieleń, z poprzednich podróży tutaj na Ziemi mojej duszy i że są to rzeczy zaprzeszłe albo odziedziczone po przodkach, jakieś lęki, które gdzieś poprzez energię tejże duszy i to, że ona do mnie teraz trafiła, z niewyjaśnionych powodów, ja mam do tego lęk. I to są jakieś takie blokady, które chyba misją w ogóle duszy na Ziemi jest praca nad sobą stała. I być może, zdecydowanie. Być może jest to właśnie jedna rzecz, którą będę musiał w sobie przepracować albo zrozumieć chociaż dlaczego to się u mnie pojawiło. I teraz nie wiem, czy to jest wynik dobra czy zła. Ciężko mi to ocenić. Myślę, że to jest czegoś wynik. Wynik jakiś związany z moimi przodkami, jakiś wynik związany z tym, co moje poprzednie wcielenia mogły przeżyć. A może kiedyś z jakiegoś powodu, powiedzmy, moje poprzednie wcielenie zginęło z powodu ugryzienia przez trującego pająka. Nie wiem, no to są rzeczy, które mi bardziej chodzą po głowie, jeżeli miałbym sobie to wytłumaczyć. I nie powiedziałbym, czy to jest dobre, czy złe, bo strach czasami też się przydaje. I... Tak, to znaczy poza tym, że jest takim elementem, tak, który jest to wręcz... Niektóre formy strachu to jest czysty atawizm, tak? Który pozwala nam po prostu najzwyczajniej atawizm. W świecie przetrwać. Co to tak? za słowo? No, coś, co pochodzi z, że tak powiem, wręcz naszego okresu zwierzęcego. Okay, tak? Coś, okay. co sięga daleko, daleko w przeszłość naszą gatunkową. Okay, tak? okay. Gdzie po prostu wiadomo, że baliśmy się, na początku baliśmy się ognia, tak? Potem stał się naszym dobrodziejstwem, no ale nieokiełznany dalej budzi w nas strach. Tak? Że tak. Coś, co jest gorące, cofamy słusznie. Rękę od tego. I słusznie. Tak, ale ja mówię o tym strachu takim, który blokuje nasze działania, naszą właśnie chęć poznania, naszą chęć zrobienia pewnego kroku naprzód. Bo wiesz, no, wyobrażam sobie, że na przykład wielcy odkrywcy, tak, dzisiaj patrząc na nowoczesne technologie, na GPS, na technologię tworzenia materiałów, tkanin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest coś kompletnie nieporównywalnego do czasów pierwszych odkrywców, tak? Kiedy wyobrażam sobie ludzi, którzy jako pierwsi odkrywali biegun północny i południowy. No tak. Na łupinkach z drewna, odziani w kombinację skóry, lnu, konopi, naturalnych materiałów i mieli tylko i właściwie nawet mapy nie mieli, bo przecież nie było mapy tych terenów, tak? Tak? Nie, dopiero dzięki teraz... nim zostały nakreślone. Do takiego wymiaru strachu się odnosiłem w swoim pytaniu, czy... No bo wyobrażam sobie, że ci ludzie na pewno się bali. Tak, na pewno byli bardzo odważni i gdzieś ten strach potrafili pokonać, ale właśnie chodzi o to, kto ten bezpiecznik nam zamontował, żebyśmy za dużo nie odkryli albo za szybko nie odkryli. Czy to jest... Myślę, że to jest ciekawsze akurat, żebyśmy za szybko nie odkryli, bo też wszystko, co jest posiadane gdzieś za szybko sprawia, że
może nam to gdzieś odbić i nie uczymy się szybko szacunku do czegoś w jakiś sposób. Może to też być... Bez wątpienia, tak. Tylko ja mam wrażenie, że my od niewyobrażalnego czasu, którego właściwie nikt nie potrafił określić, po prostu cyklicznie kręcimy się w przeręblu własnych niemocy, właśnie własnych lęków i to niestety unieruchamia nas na tyle, że każde kolejne odrodzenie cywilizacji ludzkiej nie powoduje jakiegoś ogromnego kroku naprzód, zanim się wszystko zawali i będziemy musieli znowu zaczynać od nowa, bo już przecież jest niezliczona ilość dowodów na to, że tak naprawdę tak funkcjonujemy, tak? Od nie wiadomo ilu tysięcy lat, dziesiątków, może setek. I właśnie zastanawiam się, kto nam ten bezpiecznik wszczepił, jeśli w ten sposób rozumować, bo wiadomo, że odpowiedź może być w ogóle jeszcze zupełnie inna, może której zupełnie kompletnie nie ogarniamy, ale niezależnie od tego wymiaru, o którym ja myślałem, twoja odpowiedź absolutnie mnie satysfakcjonuje, rozumiem i Bardzo to ciekawe i też można by rozwinąć. Można by. Nawet wczoraj na próbach rozmawiałem dużo o numerologii w ogóle z koleżanką Sylwią Banasik. Też ją zainteresowałem tym tematem gdzieś tam troszkę, bo gdzieś tam w którymś momencie zacząłem szukać tego, bo gdzieś tam poniekąd instytucja Kościoła w którymś momencie przestała mnie satysfakcjonować, przestała mnie przyciągać. I teraz specjalnie mówię instytucja Kościoła, dlatego że ja nie mówię, że nie wierzę w Boga. To jest właśnie kwestia numeratury. Mówmy się, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Dokładnie. Kościół, a wiara... Dokładnie, tylko że ja poszedłem gdzieś tam dalej, myśląc o tym w jakiś jeszcze trochę szerszy sposób. Mhm. No bo wciąż rozmawiamy, jeżeli mówimy, wychodzimy z instytucji Kościoła i rozmawiamy o Biblii, o Starym Nowym Testamencie, rozmawiamy wciąż o czymś, co zostało zapisane na ziemi, przez ludzi i co jest, zamyka się jednak w naszym globie. Mnie interesuje coś tam jeszcze szerzej, gdzieś tam dalej i matematyka ma na to wpływ, chociaż nie jestem w ogóle dobry z matematyki, ani nigdy nie byłem. Jednak ogrom wszechświata zaczął mnie znacznie bardziej dotykać i interesować i jego szerokość i to, czy ma to na nas wpływ w jakiś sposób, ułożenie planet w momencie, gdy się rodzimy i tak dalej, więc to mnie zaczęło troszeczkę bardziej do mnie, to zaczęło trochę bardziej do mnie przemawiać, aniżeli właśnie ta ziemska nomenklatura do tego wszystkiego. Dlatego ja wolę mówić o wędrówce dusz, o tym, co jest za nami, o tym, jaki wpływ na to, kim jesteśmy, mają nasi przodkowie, a mają, chociażby w sposób taki, że przekazują nam geny. Oczywiście, że tak. Więc postrzegam w tych lękach, z którymi się rodzimy, właśnie takie działanie. Oczywiście też nie wiem, czy tak jest na 100%. Z tego, co powiedziałeś teraz, wynika, że bardzo dobrze dobrałem wiersz dla ciebie na koniec. Ale do tego doczekać. A swoją drogą powiem ci, że natchnąłeś mnie teraz przez to, co powiedziałeś wcześniej. W tej chwili przyszła mi do głowy taka sentencja. Może, nie wiem, może mi nie przyszła, może gdzieś to przeczytałem i po prostu teraz mózg zaiskrzył. Nie wiem, ale przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, że im więcej kościoła w wierze, tym mniej wiary w kościele. Nie wiem. Czy to moje? Czy nie moje? Nie wiem. Kropka. Może, bardzo mądre. Może poproszę mądre naszych widzów o komentarz. Dokładnie. Może gdzieś znajdą, żeby mnie wyprowadzić z błędu, że może wcale nie jestem taki elokwentny. Ale niestety, na pewno nie jestem, ale tak mi zrobimy research. Coś takiego mi przeszło przez myśl. Franiu, jako faceta mogę cię zapytać. Ty jesteś rocznik... Inaczej, bo bardziej to jest istotne przeliczenie. Ile masz lat? 34 w tym roku skończę. Od ilu lat masz telefon komórkowy? 20. 20 lat, czyli no dobrze, okej. 13-14 lat miałem, kiedy kupiłem sobie pierwszy telefon za pieniądze, które wygrałem na konkursie wokalnym. To było moje wtedy marzenie, żeby kupić sobie telefon. Nie mów jaka firma, bo będzie, że kryptoreklama. Nie ma, już nie istnieje. No i to też jest kryptoreklama, bo to daje jakiś trop. Nie, dobrze. Słuchaj, powiedz mi, umiesz sobie wyobrazić teraz, bo gdybyś... Może kiedy będzie siedział tu ktoś młodszy, to zapytam go inaczej. Zapytam, czy w ogóle potrafi sobie wyobrazić,
czy w ogóle potrafi sobie wyobrazić wolność bez telefonu. Ty, domyślam się, że gdzieś tam tego zaznałeś jeszcze. Powiedz mi, czy teraz w ogóle w tym świecie, który cię otacza, ty umiesz sobie wyobrazić w ogóle taki stan wolności bez telefonu? Zaznaczam komórkowego. Aha, w sensie chodzi o dzwonienie same, czy mówisz o dostęp do sieci, o wszystko? Wszystko. I mówisz o kontekście wolności tym samym, jakby mówimy też o wolności ze smartfonem? Wolności bez. Nie, wolności bez. Chodzi mi o sytuację taką, na ile jest to dla ciebie do przyjęcia i na ile jest dla ciebie prawdopodobne, żeby być znowu wolnym człowiekiem, tak jak kiedyś, czyli wyjechać na tydzień. Piękne, to jest. I nic. Nie masz Google Maps, nie masz żadnych innych maps, nie masz zdjęć satelitarnych, nie masz portali internetowych, które ci mówią, gdzie zjeść, gdzie spać, gdzie. Pod tym względem wyobrażam sobie to z mojego punktu widzenia tylko i wyłącznie dlatego, że mam bardzo dobrą orientację w terenie i uwielbiam ogólnie odnajdywać się w innych miejscach. Jak gdzieś sobie przyjeżdżam do nowego miejsca, no to gdzieś tam pozycję słońca lubię sobie obczaić, gdzie jest, w którym momencie, żeby wiedzieć, gdzie jest wschód, gdzie jest zachód, gdzie się szykować na wschód słońca, bo w ogóle jestem fanem wschodu słońca i cokolwiek by się wieczór wcześniej nie działa, jeśli jestem w pięknym miejscu, gdzie można zobaczyć fajny wschód słońca, to nawet lekko spuchnięty wstanę rano i pójdę zobaczyć wschód słońca, więc wyobrażam sobie to ze względów takich, że czułbym, że sobie poradzę, czuję, że sobie poradziłbym w każdej takiej sytuacji. Lubię odpoczywać od telefonu i lubię też w ogóle wyjeżdżać samemu. Jestem osobą bardzo towarzyską i lubię jeździć w podróże z ludźmi, natomiast raz w roku gdzieś uciekam sobie na podróż sam, taką od 3 do 5 dni nad morze, najchętniej do mojego Helu ukochanego, bo tam jest jesienią, tam jest dzicz totalna, nie ma tam żywego ducha. No i wtedy telefon zostaje w hotelu, a ja idę na plażę i sobie tam siedzę godzinami, kręcę sobie śmieszne papieroski i sobie łażę, śpiewam, tańczę, rozmawiam z morzem, bo jako znak wodny czuję duże połączenie z morzem i tam odnajduję swoje odpowiedzi na swoje pytania jakieś egzystencjalne, również z problemami. Kiedyś tam zdarzyło mi się zdenerwować na Śląsku i wsiąść w samochód i pojechać w tej sekundzie do Helu, tylko wziąłem rzeczy z domu i w drodze dzwoniłem do hotelu, żeby zabukować sobie nocleg. I lubię dzicz, lubię się schować w ogóle w taką sytuację, w której nigdy do mnie nie ma opcji zadzwonić, bo ja nie mam telefonu przy sobie, więc ja bym się dobrze czuł. I to też chyba wynika z tego, że ja doskonale pamiętam dzieciństwo właśnie w ten sposób. Nikt mnie nie uspokajał bajką z telefonu, ani w ogóle nie było takich rzeczy dostępnych w rękach moich rodziców. Mnie uspokajano piosenkami, muzyką, moja siostra śpiewała i grała na gitarze w scholi, więc jak ja miałem powiedzmy 5-7 lat, to ona miała 15-17, bo dzieli nas 10 lat różnicy i to miało duży wpływ gdzieś tam na mnie, czym ja się zajmowałem w ciągu dnia, więc pewnie, że jestem do tego przyzwyczajony i bardzo chętnie z tego korzystam. Jednak gdzieś jeszcze wychowywałem się, już będąc nastolatkiem, nagrywając pierwsze piosenki z zespołami rockowymi. Jeszcze zaczynałem w takich czasach, kiedy to w ogóle nie było też potrzebne, żeby być w internecie, w sieci i tak dalej, że muzyka jednak sama się broniła i nawet trochę jestem zły, że dziś w dzisiejszych czasach jest to niezbędne do tego, że jesteśmy troszeczkę ofiarami tego systemu. Ofiarami, nie ofiarami, no bo wiadomo, każdy sobie jakoś tam gdzieś się radzi, no bo to nie jest jakoś tam super skomplikowane. Ale wolałbym nie musieć tego robić, bo to nie przeszkadza wtedy w muzyce, nie rozprasza w tym. Skoro jesteśmy przy temacie podróży, już po części odpowiedziałeś właściwie, właściwie troszeczkę wyeliminowałeś to pytanie, ale może jeszcze będzie miejsce na rozwinięcie tego. Może w ten sposób, co częściej albo co z większą intensywnością popycha cię do podróży? Czy świadomość, że w danym miejscu już poczułeś się zbyt komfortowo, zbyt wygodnie, że dochodzi do jakiejś stagnacji, do jakiegoś bezruchu, który powoduje w tobie tęsknotę za czymś nowym, czy raczej jest to poczucie zagrożenia w danym miejscu, to, że czujesz się niewygodnie, czy co częściej, czy co intensywniej cię, co z większą siłą cię wypycha w kolejne podróże, w jakieś kolejne miejsca? Z większą siłą przede wszystkim ciekawość świata i chęć zmiany przestrzeni, tak po prostu. Lubię zmieniać przestrzeń i pojawiać się gdzieś tam raz na jakiś czas indziej.
A kiedy odkryłem już przez wiele lat nie mogłem podróżować w okolicach zimowych, bo pracując w teatrze rozrywki na etacie pracowałem w koncertach sylwestrowych, karnawałowych, więc non-stop no, praktycznie wiadomo, byłem tak. tam wtedy. To wtedy się zdarzały tylko, że wypadałem na 3 dni w tygodniu do Londynu, żeby sobie zobaczyć parę musicali, połazić sobie, spotkać się ze znajomymi i wracać na koncerty. Natomiast kiedy już, to akurat była pandemia i w pandemii już mieliśmy wolny styczeń i w ogóle to był pierwszy sylwester od lat, który spędziłem z moimi przyjaciółmi w domu, było coś niesamowitego, więc to też jakby tak, to nie jest nigdy ucieczka z drugiej strony, ale faktycznie w styczniu pierwszy raz wtedy pojechałem w ciepły kraj, to był pierwszy raz ever i to było tak silne doświadczenie dla mnie jeszcze w czasie pandemicznym, kiedy nie było tam prawie w ogóle ludzi i każda piękna miejscówka była dostępna tylko dla mnie i dla moich przyjaciółek, które ze mną tam były. I to był pierwszy raz, kiedy się tak udało i chciałbym to robić w ogóle częściej i od tamtej pory jakoś już wtedy jeszcze częściej zacząłem wyjeżdżać, choć nie mogę powiedzieć, żebym rzadziej kiedykolwiek wyjeżdżał, bo bardzo często coś się dzieje, bo nawet jeżeli jadę gdzieś na koncert i jest to koncert powiedzmy w Koszalinie i śpimy z ekipą w Mielnie, no to ja i tak o 21 idę nad morze, bo dojechaliśmy do hotelu, ja muszę iść, ja muszę zrobić sobie wycieczkę, to jest mój wyjazd, jakby gdzieś tam kawałek wakacji, więc ja zawsze szukam takiej możliwości, nie jest to spowodowane uciekaniem, jest to zwykła chęć zmiany przestrzeni, chociaż czasami wracam z takich wycieczek z takim małym marzeniem, żeby się wyprowadzić i cały czas gdzieś ta rzecz z tyłu głowy jest i teraz chyba nie umiem jeszcze do końca odpowiedzieć, czy ja chcę od czegoś uciekać, czy jest mi gdzieś źle, bo to nie chodzi o to, czy jest mi źle, ja też teraz przy akurat tej produkcji tutaj w Teatrze Roma żyję na dwa domy, bo pomieszkuję w Warszawie, mieszkam w Chorzowie, tam mam swój dom i tam sobie widzę jakby swoje życie prywatne, na tę chwilę widzę je zupełnie właśnie, że to jest tam, ono się dzieje i ja się tam czuję dobrze, ja stamtąd nie muszę uciekać tak na dobrą sprawę, ale wciąż jest duża pokusa życia gdzie indziej i ona gdzieś z tyłu jest, ale chyba jeszcze nie jestem pewien z czego ona wynika, to jest chyba zwykła ciekawość świata i to jest chyba nawet taka sprawa związana z tym powiedzeniem, że wszędzie trawa wydaje się bardziej zielona gdzieś tam. I ona wszędzie dla dobrze, mnie... gdzie nas nie ma. Dokładnie. I podejrzewam, że gdybym się wyprowadził nawet na Wyspy Kanaryjskie czy na ukochaną Majorkę, na którą mam nadzieję już trzeci raz w przeciągu 2 lat pojawić się, bo tam ukochałem sobie to miejsce, wytatuowałem sobie symbole żywiołów, ziemia, woda, ogień i powietrze na Majorce i chciałbym kontynuować, tam mam też już przyjaciół i to chyba też chodzi o to, że ja lubię nawiązywać kontakty gdzieś międzyludzkie, mieć ludzi gdzieś tam w różnych miejscach i odwiedzać ich i myśleć o nich dobrze, odzywać się do nich i to chyba też jest to, że chcę poznawać ludzi, chcę się spotykać gdzieś z nimi i posłuchać, co mają do powiedzenia żyjąc tam, jaki jest ich mental i to jest inspirujące i wracam z takich podróży zazwyczaj z jakąś piosenką, więc są tego też nie tylko profity takie, że jestem wypoczęty i powycieczkowany, tylko wracam z czymś konkretnym, o czymś, coś przemyślałem, coś miałem ochotę napisać, także dużo, dużo korzyści to niesie. I oby tak zawsze zostało. Super, powiem Ci, że nie wiem, jakoś intuicyjnie, zresztą zaraz zobaczysz, ale te pytania, o których pomyślałem w kontekście Twojej osoby, w ogóle to się po prostu wszystko tak składa. Niesamowite w ogóle, niesamowita zbieżność. Fluidy? Fluidy. O których też mowa. Wrzucę przy okazji, pozwolę sobie na małą prywatę. Roma pozdrawia rozrywkę, Warszawa pozdrawia Chorzów. Pozdrawiamy serdecznie. To przecież nasz dom, tak na dobrą sprawę. Było, nie było, przynajmniej tak. Przez jakąś część życia, zawsze bez wątpienia. Będzie. Zawsze będzie. Zawsze będzie, tak, zawsze gdzieś tam kawałek serca został. Franiu, dalej troszeczkę pozostaniemy w temacie podróży, ale tak troszeczkę w kontekście science fiction. Okay. Gdyby dano Ci taką możliwość, że wyruszasz razem z ekspedycją, nie wiem, dajmy na to 5000 ludzi zamkniętych w wygodnym, szczelnym statku kosmicznym i lecicie wiele, wiele lat świetlnych na nową Ziemię. I tam tworzycie świat od nowa. Jesteście grupą wybrańców, którzy zostają wysłani, żeby stworzyć nową cywilizację. Ale jest jeden warunek. Wiesz, że nigdy tutaj nie wrócisz. Podjąłbyś się?
jeśli jest ten warunek, że nigdy tutaj nie wrócę, a miałbym, jeżeli, bo mówimy o misji, która zakłada, że rzeczywiście dbamy o przyszłość, ale jeszcze się świat nie wali. O to chodzi, tak? Że jeszcze tutaj Ziemia jest, ma się dobrze, czy nie ma się dobrze? A odpowiedz sobie sam na to pytanie, czy ma się dobrze? No, wiadomo, że nie do końca się ma, tylko jeszcze jest szansa, że moglibyśmy mieć wpływ gdzieś tam na to. Może jest już coraz mniejsza, ona jest z minuty na minutę coraz mniejsza i mamy tego efekty, jeżeli chodzi o to, jak Ziemia się ma w ogóle. Kurczę, trudne to jest pytanie, bo na przykład ale pierwsze, co chciałem odpowiedzieć, to, bo już widziałem, że zakłada twoje pytanie podróż w kosmos, a mimo potężnego zainteresowania tym, przeraża mnie ta przestrzeń i bardzo się jej boję. I sama wizja, nawet gdybym miał zostać wysłany gdzieś jako, nie wiem, na tygodniową wycieczkę, jako, że na jakąś satelitę krążącą wokół Ziemi, byłoby to dla mnie troszeczkę za dużo. Bałbym się widzieć Ziemię z tego punktu widzenia i wyobrażać sobie, że nie wiem, coś się stanie i ja już nie wrócę, bo jestem strasznie silnie związany z tym miejscem, dlatego też Ziemia i woda są pierwszymi znakami wytatuowanymi tutaj. Znaczy, ja powiem tak, znam odpowiedź na moje pytanie do ciebie. Rozumiem, że gdyby wiązało się to z faktem, że Ziemia jest skazana na zagładę, zdecydowałbyś się na taką wyprawę, przy przeciwnym założeniu nie. Przeciwnym założeniu tak, bym rozumiem. Się raczej na dużo zastanawiał, byłby to dla mnie lęk po prostu, bałbym się bardzo, bo też lecimy w nieznane, przecież nie wiemy, czy to się wszystko uda tam. A ja, no nie wiem, no kocham to miejsce i dobrze się w nim czuję i bardzo się czuję dobrze jako ten mały elemencik tej całej układanki. No jest to trudne pytanie, żeby odpowiedzieć tak jednoznacznie, czy tak, czy nie. Na pewno bardzo bym się tego bał i byłoby, przerastałoby to mój mózg tak trochę. Jak to Grzegorz Turnał zaśpiewał kiedyś, że aż w końcu dowiedziałem się, że owszem, jestem pyłkiem, ale na wyjściowej marynarce świata. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo to ładne. I właśnie to są te momenty, w których rzeczywiście człowiek, ja właśnie dlatego być może lubię stan, bo od pewnego momentu, kiedy chyba zacząłem tak świadomie rozkminiać troszeczkę duchowość, udział w świecie, to po co my tu jesteśmy, wiadomo, że nie znam takich odpowiedzi, ale gdzieś tam cały czas nad tym się zastanawiam, zauważyłem u siebie pewną zmianę, mianowicie jak byłem kiedyś młody, młodszy, o tak, jeszcze może powiem. No, tak, proszę pana, proszę się precyzyjnie wyrażać tutaj. Jeszcze powiem przy młodszy, dużo starszym koledze. To byłem znacznie bardziej odważny, jeżeli chodzi o wskakiwanie do wody, do morza i pływanie do oceanu. A teraz zupełnie inaczej. I nie chodzi o to, że ja się boję wody, bo uwielbiam pływać i tak dalej. Natomiast kiedy patrzę sobie w ocean, to ja mam już za duży szacunek do tego miejsca i boję się. Jakby nie boję się, tylko nie chcę, nie potrzebuję. Świadomość pewnych konsekwencji, po prostu zdroworozsądkowe myślenie w którymś momencie biorą górę. Być może to, a też dodatkowo jeszcze do tego dociera, że ja już w tym momencie stojąc na plaży przed wielkim oceanem zupełnie o czymś innym myślę, aniżeli o pluskaniu się w nim, tylko o tym właśnie, że wtedy najbardziej czuję, jacy malutcy jesteśmy. I kiedy mamy wieczór nad takim oceanem i jest piękne, przejrzyste niebo i można sobie to wszystko zobaczyć, naprawdę ja uwielbiam sobie to uświadomić, że jesteśmy malutcy i te wszystkie problemy dzięki temu, które gdzieś tam kotłują się tego codziennego świata, no stają się naprawdę nieistotne gdzieś tam, przynajmniej na chwilę. Kolejne twoje słowa, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że jakaś magia się tutaj odbyła, jeśli chodzi o te pytania. Zaraz do tego dotrzemy. Ale zanim ostatnie pytanie. Powiedz mi taką rzecz. No, wiem, że to jest bardzo trudny teraz w tej chwili temat i wiem, że niestety, ale no, wiele osób to zagadnienie dotyka w sposób straszliwy, najpotworniejszy, którego w ogóle nie podobna sobie wyobrazić w jakikolwiek sposób, bo wiadomo, że to są rzeczy, które nawet jeżeli człowiek jest znawcą tematu, to tak naprawdę wypowiadać się mogą tylko ci, którzy to coś takiego przeżyli. Ale chcę zadać ci to pytanie. Czy ty w ogóle widzisz taką szansę, żeby kiedyś w przyszłości ludzkości stało się tak, że wojna
będzie dla nas tylko jakimś reliktem z przeszłości, jakimś wspomnieniem naszej, w cudzysłowie, jaskiniowej prehistorii. Bo ja osobiście uważam, że jesteśmy na poziomie jaskini cały czas jeszcze. Czy ty w ogóle widzisz taką szansę dla ludzkości? Czy inaczej, czy masz nadzieję na to, że kiedyś uda nam się dotrzeć do takiego poziomu intelektualnego, który wreszcie otworzy nam oczy na to, że wojna jest nie stanowi żadnego rozwiązania, bo nie rozwiązuje żadnego problemu. Nawet to, że no, mówi się, że okresowo, chwilowo napędza pewną koniunkturę, tak, że popycha postęp. Tak. Myślę, że to jest bardzo dyskusyjne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ona nie rozwiązuje i nigdy nie rozwiązywała i nie będzie rozwiązywała żadnych problemów. Tylko pytanie, czy ty pokładasz nadzieję w ludzkości, jeżeli chodzi o to zagadnienie? Czy my kiedykolwiek dojrzejemy do tego? Znaczy, pokładam. Fajnie to nazwać, że rzeczywiście jesteśmy w jaskini w dalszym ciągu, no bo jeżeli wciąż w 2023-2022, kiedy wojna w Ukrainie się rozpoczęła, a zresztą nie jest to jedyna wojna, która trwa na świecie. No, mamy ustawicznie jakiś stan wojny, gdzieś tam trwa jakieś. Jeżeli w tym okresie, kiedy my naprawdę uważamy się za cywilizację wysoko posuniętą i rozwiniętą, jeżeli dalej w tym momencie jakiekolwiek racje ktokolwiek wymyśla, żeby jednak siłą spróbować przepchnąć te swoje, no to jest jaskinia w dalszym ciągu, bo już przecież doskonale wiemy, że dyplomacja jest w ogóle chyba pierwszą rzeczą, która powinna wygrać w ogóle w takiej sytuacji, powinna pozwolić jakkolwiek pomóc rozwiązać jakikolwiek konflikt, który gdzieś nastał na linii jakichkolwiek krajów, dwóch krajów, czy w tym przypadku Zachodu i Wschodu. Pokładam nadzieję w ludzkości, że to zrozumie, tylko niestety mam ogromne obawy, że ludzkość będzie musiała na własnej skórze się przekonać jeszcze raz, że to nie ma sensu i już się przekonuje. Na tę chwilę najbardziej mnie zabolało w zeszłym roku to, że życie się nie zatrzymuje i że idzie sobie dalej i wszystko się toczy i toczy. I my, tak jak pierwsze dnie i tygodnie, każdy z nas gdzieś oglądał te wiadomości wszystkie, chciał wiedzieć, co się dzieje. Bolało serce, tak po prostu, że to się dzieje. Ale życie się nie zatrzymuje i my musimy iść ciągle gdzieś dalej. I przez to to wszystko trochę powszednieje. Co jest nieuniknione, no bo przecież nie zatrzymamy się teraz, nie zatrzymamy wszystkiego, swoich zajęć, swoich obowiązków, szczególnie jeszcze po pandemii, która tu i ówdzie dała ludziom mocno w kość i też chcą odżyć, chcą ludzie chcą się odkuć. I to trochę takie, no, słodko-gorzkie jest w tym wszystkim, że my sobie tutaj żyjemy dalej, a tam się coś takiego dzieje i dopóki nie zrozumiemy tej siły, która tam oddziałowuje na to nieszczęście ludzi, która się dzieje na wschodzie, no to będziemy musieli wciąż czekać, aż się będziemy na własnej skórze tego uczyć i wtedy dopiero pokładam nadzieję w ludzkość, że może jakiś ogień zapalny musi naprawdę gdzieś dotknąć nas trochę bardziej. Już ceny nawet nie do końca chyba jeszcze na wszystkich działają w jakiś sposób, że wszystko przecież rośnie, gospodarka się nakręca, ludzie mają coraz trudniej, żeby żyć. A w dalszym ciągu no, znaczna większość społeczeństwa gdzieś tam zapomina o tej wojnie i ona nie jest nasza, ona się tam gdzieś tam dzieje. A to tak nie jest i no, pokładam nadzieję, ale trudno też nie wspomnieć o nadziei, czy ją jest matką, więc nie wiem, szczerze powiedziawszy. Nadzieja jest matką głupców, ale jakoś dziwnym trafem wszyscy pchają się ku tej nadziei w charakterze jej dzieci, tak? Tak, tak, no tak, tak. Ja się czuję, no, co nam, co wierzę nam... w to, wierzę w pokój na świecie, wiem, że on jest możliwy, tylko no teraz już wystarczy, trzeba by mocno apelować gdzieś też do... Wiadomo, że to wszystko też jest... Nie jest takie jednoznaczne, jak wszyscy sobie gdzieś tam widzimy, ale... Chciałbym, żeby naród rosyjski też trochę więcej widział, ale no, niestety nie mają takiej możliwości, a jest co zobaczyć i tutaj też by było dobrze pokładać nadzieję, chociażby, że z tej strony gdzieś jakaś presja się pojawi. Wiesz co, my chyba problemem w ogóle, wiesz, myślę, że cały czas naszym problemem w ogóle generalnie jako właśnie, jako populacji świata jest to, że
za bardzo ufamy tym obrazom, które są nam przedstawiane, a za mało staramy się dotrzeć, dojrzeć istotę rzeczy. Tak. No ale cóż, to też jest taki problem, do którego gdzieś tam mam nadzieję, że kiedyś dojrzejemy do rozwiązania tego problemu, wreszcie dostrzeżemy, jak dalece jesteśmy od zarania dziejów, jako ogół manipulowani przez tak naprawdę garstkę, tak? Większą, mniejszą, ale... I z każdej strony. Tak, no dokładnie. Dokładnie każdy opanował gdzieś to w ten sposób, wiedząc, że od średniowiecza się wie, że ciemnym ludem łatwo się rządzi. Oczywiście. I rzeczywiście dlatego się go tak łatwo ogłupia i można mówić naprawdę wszystko. I szczerze powiedziawszy, trochę jedyne plusy, jakie gdzieś tam dla siebie widzę z tej gorącej debaty publicznej, która trwa już od kilku dobrych lat w Polsce, jest to, że naprawdę nauczyłem się, bo musiałem się nauczyć, żeby ewentualnie sam dla siebie gdzieś wyciągać jakieś fakty z tego wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje. I nie jestem jakimś mistrzem w tym, ale nauczyłem się tego i powiem coś kontrowersyjnego, oglądam wiadomości z obu czołowych stacji. Ale to nie jest nic kontrowersyjnego, bo to ja zawsze przytaczam przykład księdza profesora Tischnera, który był między innymi za to odsądzany przez funkcjonariuszy kościoła rzymskokatolickiego, był odsądzany od czci i wiary, ponieważ czytał Nie i Przegląd i Tygodnik Powszechny. I kiedy go pytali, nawet studenci pytali, dlaczego, a on mówił, no właśnie, zwykł odpowiadać właśnie po to, żebym miał obraz z jednej strony i z drugiej strony, bo wtedy mogę sobie wyrobić własny pogląd, tak? Który jest właśnie kombinacją tych dwóch obrazów, bo i jeden obraz, i drugi zawierają jakieś tam ziarno prawdy, ale tak naprawdę i jeden, i drugi nie jest pełny, tak? Tylko jest jakimś odchyleniem czy w drugą, czy w trzecią, czy w piątą stronę. Żeby moja prawda była mniejsza. Dokładnie, a swoją drogą, jeśli chodzi o mnie osobiście, to jest to jeden z największych, jeśli nie największy zarzut i żal, jaki mam do systemu edukacji, że właśnie kompletnie nie przywiązuje się wagi do tego, żeby dzieciaki nauczyć wyciągania z tego bełkotu, z tego szumu tych wszystkich informacji, które właśnie pozwolą im zbudować sobie realny obraz świata, jakim on jest, albo przynajmniej możliwie najbardziej zbliżony. Prawda. Tylko też po prostu te dzieciaki są od małego, od przedszkola są manipulowane w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Mniej lub w zależności od tego, jaki system w danym momencie po prostu funkcjonuje. Tak. Najpierw Związek Radziecki był naszym wielkim przyjacielem i największym bohaterem. Potem był B. A prawda? Gdzie w tym wszystkim prawda? No, prawdę znają tylko ci, którzy przeszli piekło. Widzieli potem to, co się... Jak się historia zmieniała, jak się rzeczywistość zmieniała, którzy znają realia życia tu, tam, pomiędzy, w tych wszystkich światach, które są ze sobą splecione. Mm-hmm. No i o dziwo tylko ci ludzie potrafią mówić w sposób racjonalny, rzeczowy i spokojny o tej rzeczywistości, o wszystkich relacjach, które nas łączą ze sobą, tak? Bez zacietrzewienia, bez piany na ustach, bez rozrywania szat i tak dalej, bez tych wszystkich niepotrzebnych emocji, które po prostu tylko zaciemniają obraz. Większość ludzi właśnie gdzieś tam w ten sposób spróbowała o tym pomyśleć, bo no, temperatura jest, nie godzi się, to się po prostu nie godzi. Zdecydowanie. Ależ popłynęliśmy. A ile gadamy, bo nie wiem. A czy to jest istotne? No nie, właśnie, czas był względny. To jest w ogóle, kompletnie się tym nie przejmujmy. Tym bardziej, że dotarliśmy do ostatniego pytania. No to odniosę się teraz do twojej ręki. Dawaj. Powiedz mi, co jest dla ciebie najbardziej spektakularną manifestacją potęgi natury? Który z żywiołów? Aha, okej. Dla mnie jest to z żywiołów przede wszystkim ziemia i woda.
Są to żywioły, które odczuwam jako... Każdy w ogóle z nas gdzieś tam składa się, mówi się, że jesteśmy jakimiś żywiołami. Zdecydowanie, tak. I każdy gdzieś składa się w jakimś stopniu z każdego z tych żywiołów, ale są też żywioły przeważające i ja tego nigdzie oczywiście nie sprawdzałem, nie badałem tego jakoś specjalnie. Ja po prostu to gdzieś tam mam wrażenie, że czuję właśnie, że jestem ziemią i wodą. Lubię ziemię, lubię stąpać po ziemi i właśnie to jest to też trochę wracając do tego, czy ja bym wyleciał w kosmos. I don't know. Ja bym chyba został na ziemi, a woda przynosi mi odpowiedzi, woda mnie rozumie i dlatego to są moje dwa żywioły. Takie największe. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe żywioły, no to ja je odnoszę w ogóle już do sfery tej mojej zawodowej, scenicznej i mówię sobie zawsze, że ogniem jestem na scenie i powietrzem w balladach i to jest jakby, tutaj się zamykają te dwa moje żywioła, moje najbardziej spektakularne to ziemia i woda, bo one sprawiają, że ja się czuję jak mały człowiek. A ja chciałem jeszcze doprecyzować jedną rzecz, bo super to rozwinięcie, nie spodziewałem się tego, ale też ja może za mało precyzyjnie zadałem pytanie. Chodzi mi o to, dokładnie o tę część pytania, manifestacja potęgi natury. Co jest dla Ciebie, no właśnie, co dla Ciebie jest najbardziej przekonujące, najbardziej przerażające, właśnie najbardziej spektakularne, jeżeli chodzi, bo wiadomo, że no, woda to tsunami, tak? Powódź, tsunami, ogień, no to ogień, morskie, tak? Wyładowania atmosferyczne, tak. Powietrze, no to wiatr, ziemia, trzęsienie ziemi. Co u Ciebie jest taką, co dla Ciebie jest takim przejawem tej najsilniejszym przejawem tej potęgi natury, która może nas zmieść w ułamku sekundy, nie zostawić po nas po prostu prochu nawet, tak naprawdę. Jeżeli mówimy to dokładnie w ten sposób, no to ciężko mi powiedzieć, czy to jest jakiś konkretny jeden. Woda zawsze na mnie robi właśnie, szczególnie od tego momentu, kiedy przestałem włazić do oceanu, to ona robi na mnie właśnie taki respekt we mnie buduje i szczególnie jej ogrom. I ten ogrom jest namacalny i widoczny nawet wtedy, kiedy ta woda jest spokojna, no ale ona jest tylko spokojna na tyle, ile my widzimy. Pozornie, tak. A tam są przecież wszystkie prądy i tak dalej. Co więcej, jakby woda jest początkiem tego naszego życia na Ziemi i poza tym my... I początkiem naszego życia przecież. Dokładnie. I ona w ogóle jest przez nas, ludzi, kompletnie nieodkryta gdzieś tam, jeżeli chodzi o to, jakie gatunki stworzeń jeszcze żyją w oceanie. My tego wszystkiego nie wiemy. No mówi się, że tę wewnętrzną część kosmosu, tak, który nas otacza, znaczy właściwie nie kosmosu, tylko przestrzeni tak. okołoziemskiej, tak? Tak. Do pasu asteroid, tak. Bo przecież Mars jeszcze, że tak powiem, jest w powijakach nasza eksploracja Marsa, tak? Że to jest ta bliska przestrzeń Ziemi, to jest to, co znamy, natomiast o tym dalekim kosmosie kompletnie nie mamy pojęcia, ale mówi się już przecież o tym od lat wyraźnie, że właśnie ten bliski, tę bliską przestrzeń właśnie powiedzmy umownie do Marsa, znamy dużo lepiej niż własne głębie wody, oceanów. Niż własne wody na Ziemi, więc rzeczywiście robią na mnie największe wrażenie, tym bardziej, że jeżeli pozwolimy, żeby nam się bieguny roztopiły, no to totalnie po nas jesteśmy pod wodą, więc ona na mnie robi na pewno największe wrażenie, ale rzeczywiście od razu przypominam sobie inny obrazek, mam taki piękny widok z balkonu w Chorzowie na otwarte niebo nad kościołem, nomen omen, i jak jest burza letnia taka konkretna, jak balkon jest głęboki z takim zadaszeniem, więc ja sobie mogę odwrócić się z takimi krzesełkami balkonowymi i ja oglądam burzę, jakby zjawisko tych opadów atmosferycznych, takich silnych i błyskawic, burz, ja to chłonę. Fascynujące. Bardzo to lubię oglądać. To prawda. I to też jest, no, można powiedzieć, że to kolejny żywioł, ale też połączony z wodą, więc chyba woda po prostu. No jestem rakiem, zodiakalnym rakiem, więc na mnie najbardziej. Ja już wiem, dlaczego te pytania. No, panie Raczku, kolego, witamy w klubie. Dwa raczki. A z którego miesiąca jesteś? Z czerwca. A, ty jesteś czerwcowy raczek, tak. Ja jestem lipcowy raczek. Ale raczek. Tak, I na tym, tym poprzestańmy. Ale widzisz, jednak jakieś fluidy przepływają. Fluidy są, bez kitu, naprawdę. Przedostatnia część naszego spotkania. Ludwik Jerzy Kern. Wspaniały obserwator i komentator tego wszystkiego, co
co nas nurtuje, co nas otacza. Dlatego bardzo Cię proszę, żebyś pełnił honory i dobrze odczytał swoje wyzwanie. Już mi się podoba. Pępkowy dylemat. Jeśli się sprawę naocznie zbada, to każdy człowiek pępek posiada. Pępek ma mama, pępek ma tata, pępek ma cała świata rybiata. Przekonać o tym każdy się może w letnich urlopów rozkosznej porze. Zwłaszcza, gdy słońce mocno przygrzywa, każdy swój pępek chętnie odkrywa. Idziesz na plażę i robisz sondaż, kolejno wszystkim w pępki zaglądasz. I robi ci się na duszy błogo, bez pępka bowiem nie ma nikogo. Bez względu na płeć i uwłosienie, każdy to małe ma zagłębienie. Ono zostało nam jedynie po życiodajnej pępowinie. Byliście jedno i ty i mama. I tu się zjawia sprawa Adama. Adam, jak wiemy, nie miał mamy. I z czego problem? Nie wąski mamy. Mnie to już męczy, nawet we śnie. Miał Adam pępek, czy też nie? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja niejednokrotnie, też mając takie duże skłonności do wkładania kija bardzo głęboko w mrowisko, zawsze dopytuję, skąd system patriarchalny i przedstawienie, męskie wyobrażenie Boga, skoro Księga Genezis mówi wyraźnie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako kobietę i mężczyznę ich stworzył. Bingo. I no bingo. To tutaj postawmy wielokropek, może kiedyś ktoś odpowie na to pytanie. Zwalmy to na karb ziemskiej nomenklatury. Musieliśmy sobie coś ponazywać, a patriarchat miał kluczowe znaczenie w tym wszystkim. Franiu, ostatni element naszego spotkania, jak zawsze, a nazywasz się? A nazywam się Kamil Franczak. To była wielka, wielka przyjemność, niespodziewana, bo naprawdę po prostu w życiu nie podejrzewałem, że tak się zbiegną te nasze tematy i te pytania, no, tak utrafią w twoje patrzenie na świat. Franiu, wielka przyjemność. Dla mnie dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.